O tym, że sport i zdrowy styl życia to wielkie pasje burmistrza Marka Cebuli, wiemy nie od dziś. Rower, pływanie czy bieganie to jedne z jego ulubionych dyscyplin. Teraz postanowił je połączyć, startując w zawodach triatlonowych w Pniewach. To realizacja takich marzeń, ale też i założenia, które sobie postawiłem i celu na początku roku. Powiedziałem, że w tym roku chcę wziąć udział w pełnym triatlonie i to zrealizowałem. Powiem tylko krótko, nie zamiatam marzeń pod dywan, tylko wyciągam je i realizuję. Wcześniej burmistrz brał już udział w triatlonie i to z sukcesami. Jeszcze jako poseł wywalczył w Górznie tytuł mistrza Polski w kategorii VIP-ów. Zawsze były to jednak starty drużynowe. Teraz przyszedł jednak czas na nowe wyzwanie i start indywidualny. Triatlon to taka druga miłość, mogę powiedzieć. Oczywiście brałem udział w sztafetach triatlonowych, jadąc na rowerze. Jednak te umiejętności pozostały, ponieważ biorąc udział ostatnio w Pniewach w triatlonie, czyli w pełnym dystansie, płynąc, jadąc na rowerze i biegnąc, oczywiście najlepiej poszedł mi rower, tam miałem 12 czas, pozostałe dyscypliny pominę milczeniem, bo były to odległe czasy, natomiast cieszę się z jednego, czwarte miejsce w kategorii swojej wiekowej, to oznacza, że jeszcze wśród osób w moim wieku coś w sporcie mogę zrobić. Choć burmistrz ćwiczy na co dzień, indywidualny start w zawodach wymagał dodatkowych przygotowań. Triatlon ze względu na swoją wszechstronność jest bowiem jedną z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych. Staram się znaleźć trochę wolnych chwil i kiedy ten czas nadchodzi, wsiadam na rower bądź jadę na Łochowicę bardzo często i pływam. Oprócz tego czasami biegam, no, te dyscypliny trzeba umieć połączyć. To nie jest takie wcale proste, ponieważ pracują zupełnie inne partie mięśni. Jak sam podkreśla, swoją postawą chce promować zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną. Cieszy zatem fakt, że wielu mieszkańców, zwłaszcza młodych, podziela jego pasję. O tym, że Krosno-Odrzańskie może się pochwalić naprawdę świetnymi sportowcami, wiemy doskonale. Przede wszystkim mamy świetnie przygotowaną bazę sportową. Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami, które też odnawialiśmy w poprzedniej kadencji. Mamy też oczywiście Orlika mocno obłożonego, który funkcjonuje. Są boiska sportowe na wioskach w bardzo dobrej jakości. A to pokazuje, że warto inwestować w bazę sportową, ponieważ chociażby wejście tęczy do czwartej ligi, awans, nasi sportowcy, którzy grają w piłkę siatkową, słychać o nich głośno, jeszcze teraz pod Skrą Bełchatów myślę, że będą jeszcze większe sukcesy. Mamy świetnych lekkoatletów, mamy wiele osób prowadzących sport, a wychowanie przez sport to jest dobra droga. Dlatego jestem przekonany, że to dobry kierunek inwestowania w młode pokolenie. A obszerną relację wraz z tabelą wyników z tegorocznej edycji triatlonu w Pniewach można znaleźć na oficjalnej stronie zawodów.